Szanowni Państwo, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel, jestem wciąż jeszcze lekko przeziębionym redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i co by odpowiednio nastroić do najbliższej godziny z hakiem wszystkich widzów i słuchaczy, to dziś będzie o stanowisku unikatowym, wyjątkowym i niezapomnianym. Może wizyta nie dostarcza tyle adrenaliny, co skok ze spadochronem, ale z pewnością na równie długo zapada w pamięć. O krzemionkach, tytułowych kopalniach krzemienia sprzed 5000 lat, jednym z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, czego wyrazem było umieszczenie ich parę lat temu na liście światowego dziedzictwa UNESCO, opowiedzą dwaj pracownicy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, będącego oddziałem Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. A są to archeolog, kustosz, doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, współautor wniosku nominującego Krzemionki na listę UNESCO, interesujący się na co dzień, jak pewnie możecie odgadnąć, radziejowym górnictwem. Artur Jedynak. Witamy. Dzień dobry. Oraz również archeolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, interesujący się gospodarką i handlem w pradziejach i starożytności, a czytelnicy archeologii żywej z całą pewnością kojarzą go chociażby z aktualnego numeru, gdzie popełnił tekst o pochodzeniu Etrusków, dr Szymon Modzelewski. Witamy. Dzień dobry Państwu. Panowie, cieszę się, że jesteście ze mną i że zechcieliście podzielić się swoją wiedzą ze wspaniałymi widzami kontekstu. Przy okazji widzów, pośród komentujących już widzę pierwszą znaną twarz, a jeśli ktoś trafił na nasze spotkanie po raz pierwszy, to tradycyjnie zachęcam do pozostawienia komentarza i pochwalenia się, w jakiej miejscowości lub na jakim kontynencie nas oglądacie. Jeśli dobrze przeliczyłem zawczasu, to akurat w zachodniej Australii minęła właśnie 18, nasza tradycyjna godzina, a chyba przynajmniej parę razy ktoś się przyznał pośród widzów, że łączył się z nami stamtąd, więc choć raz to oni mogą dołączyć już po pracy, nie ma za co australijska Polonio. Jeśli jednak nie mieszkacie w Australii i musicie za chwilę wracać do pracy, szkoły, miauczących dzieci, płaczących kotków czy innych obowiązków, to nie martwcie się. Zapis spotkania, jeśli wszystko dobrze pójdzie, pojawi się jeszcze dzisiaj wieczorem na naszym kanale YouTube, którego jak zwykle zachęcam do zasubskrybowania. Oczywiście, jeśli tylko uznacie, że warto. Dzisiaj jednak jestem przekonany, że nikt nie odejdzie od monitora niezadowolony, bo w końcu będzie o krzemionkach. To panowie, całkowicie bez presji, z mojej strony możemy zaczynać. No przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie. Myślę, że obiekt jest na tyle ciekawy, że zajmiemy Państwa czas przez tą godzinkę i będzie o czym na pewno opowiadać. Może Szymon zaczniesz? Przede wszystkim zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Krzemionki leżą w północnej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze Wyżyny Kieleckiej w jej północnej części, a jeszcze poza tym na terenie mezoregionu zwanego Przedgórzem Iłżeckim w pobliżu Doliny Kamiennej. Jest to obszar położony, jeżeli chodzi o topografię naszego kraju, mniej więcej w połowie drogi między dwoma dużymi ośrodkami miejskimi, czyli Warszawą i Krakowem, w pobliżu dwóch ważnych dróg krajowych, numer 9 i numer 42. I właśnie na tym obszarze w 1922 roku odkrył kopalnie krzemionkowskie geolog Jan Samsonowicz, o czym jeszcze szerzej powiemy za chwilę. Tutaj warto po prostu wiedzieć, że mamy do czynienia z stanowiskiem archeologicznym leżącym nie tylko na terenie większego zagłębia wydobycia krzemienia ciągnącego się na północ, północny wschód od Gór Świętokrzyskich, począwszy od Tomaszowa Mazowieckiego i Jorońska na północnym zachodzie, aż po Świeciechów Gościeradów na południowym wschodzie, już za Wisłą, w rejonie dzisiejszego województwa lubelskiego, ale także blisko starożytnego zagłębia metalurgicznego, metalurgii żelaza z pierwszych wieków naszej ery, czyli z okresów połów rzymskich, no i również na terenie, który jest związany z zagłębiem staropolskim. Pole eksploatacyjne w Krzemionkach leży
w obrębie rezerwatu, rezerwatu przyrodniczego Krzemionki Opatowskie, bo tak się ten rezerwat nazywa. I ten rezerwat liczy około 378 hektarów powierzchni. Natomiast samo pole eksploatacyjne, na którym grupuje się około 3,5 tysiąca, 4 tysięcy wykrytych i zadokumentowanych przez archeologów kopalń krzemienia, liczy sobie około 78 hektarów powierzchni, a więc jest to potężny teren o widocznym właśnie na tej mapie parabolicznym kształcie, rozciągającym się z północnego zachodu na południowy wschód, w pobliżu Doliny Kamiennej, położonej o kilka godzin drogi na wschód. I tutaj właśnie na tym obszarze znajdują się zachowane zarówno wyrobiska podziemne pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego z neolitu i wczesnej epoki brązu, jak i świetnie zachowany krajobraz nakopalniany przede wszystkim w postaci zagłębień poszybowych i chałup złożonych ze skały płonnej i innych materiałów geologicznych wydobytych z tych kopalń, który tutaj właśnie znajdujący się rezerwat i obszar, który został w 1994 roku zapisany jako pomnik historii, ma za zadanie chronić. Krzemień pasiasty, który był tutaj wydobywany, jest kopaliną o specyficznych właściwościach, przede wszystkim jeżeli chodzi o jego wygląd. To znaczy charakteryzuje się cebulowatym, warstwowym wzorem naprzemiennych pasków o zróżnicowanym kolorze, od jasno-szarego, prawie białego do ciemnego, czarnego. Ta kopalina występuje właśnie tutaj, w tym odcinku Doliny Kamiennej, nie tylko na terenie pola górniczego w Krzemionkach, ale także na terenie sąsiednich pól górniczych, o których dzisiaj jeszcze powiemy. Powstała ona około 159-154 milionów lat temu w erze mezozoicznej, w okresie górnej Jury, kiedy na tym terenie panowały warunki środowiska morskiego, ciepłej, płytkiej zatoki morskiej, w której na dnie osadzał się osad złożony ze szczątków martwych organizmów, w których skorupki, szkielety były wysocone albo węglanem wapnia, albo krzemionką. Jeżeli chodzi o samą genezę krzemienia pasiastego, to tutaj geolodzy nie są zgodni. Jest kilka teorii na ten temat. Najbardziej prawdopodobne, o ile nie najlepiej uznane w nauce, wiążą tą genezę skały, jaką jest krzemień pasiasty, po prostu właśnie z osadzaniem się na dnie tej jurajskiej zatoki morskiej szkielecików organizmów wysyconych krzemionką. Tutaj w warunkach tworzącego się osadu we wczesnej fazie tworzenia się tego osadu, potem tworzenia się skały, na skutek zastępowania węglanowapnia przez krzemionkę tworzyły się skupienia tej krzemionki, które później przekształcały się właśnie w skałę, której głównym składnikiem jest minerał zwany krzemem. I być może część tych nagromadzeń krzemionki tworzyła się w zagłębieniach bądź w norach pozostałych po zwierzętach żyjących w morskim dnie. Ale tak jak mówię, są to tylko hipotezy, do których potwierdzenia geologia może jeszcze dojdzie, natomiast konsensusu w tej kwestii nie ma. Krzemień pasiasty występuje tutaj w Krzemionkach około 9-10 metrów poniżej poziomu gruntu w warstwie wapienia jurajskiego w formie konkrecji odróżnicowanej wielkości od takich małych bryłów wielkości gołębiego jaja aż po duże konkrecje przypominające bochny chleba albo takie właśnie płaskie bryły zwane właśnie paskurami. Niektóre z nich dochodzą nawet
do około 2 metrów długości. Oczywiście radziejowi górnicy właśnie tego surowca tutaj poszukiwali, zwłaszcza w konkrecji krzemienia niespękanych tektonicznie, nie zawierających żadnych wad czy właśnie przełamań, a ten krzemień, którego poszukiwali, występuje tutaj w postaci dwóch, trzech ławic na głębokości od 9 do 10 metrów w warstwie wapienia pelitowego. No, taka struktura typowa dla krzemienia pasiastego. Szary środek i otaczająca właśnie taka strefa naprzemiennych barw. Te barwy są naprawdę bardzo zróżnicowane, bo to jest od bieli aż poprzez szarości, takiej beże, aż do prawie do czarnego miejscami. Też to jest uzależnione od tego, w jakim miejscu złoża dany krzemień występuje, został znaleziony, bo to złoże się ciągnie przez kilkadziesiąt kilometrów i widoczne są pewne zróżnicowania. Jeszcze tego archeologia jakby nie do końca nie opracowała tych prawidłowości, natomiast one już są dostrzegane i być może kiedyś uda się tak to złoże posegregować, że będziemy w stanie na podstawie narzędzi rozpoznawać z którego stanowiska, z której popalni dany przemień pochodzi. Ale to jakaś tam przyszłość. Teraz może parę słów o najważniejszych walorach krzemionek, tych walorach, które też spowodowały, że zostały one wpisane na listę światowego dziedzictwa. Przede wszystkim patrząc, jak się przyjedzie do nas, to najpierw widzimy to, co jest na powierzchni, a na powierzchni mamy zachowany, nazwaliśmy to tutaj krajobrazem przemysłowym, bo jest pozostawiony przez górników, którzy tworzyli taki pierwszy, najstarszy przemysł wydobywczy. Jest to jeden z lepiej zachowanych krajobrazów kulturowych, krajobrazów stworzonych ręką człowieka, ukształtowanych przez jego działalność, jeden z najstarszych, bo mających ponad 5000 lat. Czyli na powierzchni terenu mamy widoczne zarówno zagłębienia poszybowe, które mają różną średnicę, różną głębokość w zależności od tego, jakie kopalnie się pod ziemią znajdują, no i hałdy urobku, czyli warpie otaczające te zagłębienia zazwyczaj. Czasami to są bardzo niewielkie pagórki, a czasami są to ogromne pierścieniowate takie wały, które mają po 25, prawie do 30 metrów średnicy. I szyb wewnątrz, zapadlisko poszybowe ma nawet powiedzmy ponad 2 metry głębokości. Jest to bardzo dobrze widoczne gołym okiem, a jakbyśmy popatrzyli na przykład numeryczny model terenu zrobiony dzięki skanowaniu laserowemu, to jest to świetnie widoczne, dokładnie wiemy, gdzie jaki szyb się znajduje. Na tym zdjęciu, jakbyście mogli wrócić, nie wiem, czy widać wasz kursor od myszki, bo ja tu widzę las, szczerze się przyznam. Widzę po prostu las i widzowie pewnie też za bardzo tych dziur, jeśli się im nie pokaże. Dalej będzie je widać, natomiast tutaj na pierwszym planie jest ogromna hałda. Tam dalej widzimy, że jest płasko, tutaj mamy dużą hałdę, a w tle kolejne takie pagórki. Dobra. To są, no nie mamy skali, ale to są jedne z największych zachowanych tutaj warpi poszybowych na powierzchni. Takie do 2 metrów wysokości, średnicy ponad 25 metrów. Super, dzięki. Zawsze w archeologii żywej się śmieję, że czy autorzy przysyłają nam zdjęcia lasów, różnych lasów, na których zwykle nic nie widać, bo brakuje właśnie tej strzałki, żeby wskazać, o to jest właśnie to, o czym opowiadamy. No właśnie, i teraz tak, skąd górnicy pozyskiwali surowiec? Pozyskiwali go z takiej struktury geologicznej, która się nazywa sępliną magonie
Olbarczysko. Jest to górnojurajska struktura skał wapiennych, na takich nieckowato ułożonych skałach. Stąd krzemień, który tam w środku występuje, też jest ułożony niekoniecznie równolegle do dzisiejszej powierzchni i terenu, tylko zgodnie z upadem skał, jaki w danym miejscu występuje. A bywa to różnie. Tutaj Szymon wspominał, że mamy krzemień na głębokości 9 metrów. Tak jest w przypadku tych kopalń najgłębszych, sięgających po najlepszy, można powiedzieć, surowiec. Natomiast są miejsca, gdzie wychodnia krzemienia pasiastego, tak byśmy mogli powiedzieć, wyskakuje prawie na powierzchnię ziemi. I dlatego kopalnie, które powstawały w przemionkach w młodszej epoce kamienia przede wszystkim, były bardzo różne. One sięgały po krzemień na różną głębokość, w zależności od tego, jakie były możliwości danej grupy górników, jakie były warunki aktualnie panujące pewnie na powierzchni, bo wiemy o tym, że zróżnicowanie kopalń wynikało także z możliwości pracy w sezonie zimowym i letnim. Po prostu najzwyczajniej w świecie u nas tam pod ziemią jest stała temperatura, między 6 a 9 stopni Celsjusza, więc ujemne, nawet mocno ujemne temperatury zimowe nie przeszkadzały górnikom w pracy i mogli sobie z głębokości 9 metrów ten krzemień wydobywać także przy silnych mrozach. Natomiast w okresie letnim najprawdopodobniej korzystano z tych płytkich kopalń, aby najpłytsze mają 2,5 do 3 metrów. To są kopalnie jamowe. To była po prostu zwykły dół w ziemi. Trzeba się było przebić oczywiście przez te nawarstwienia polodowcowe, które się pojawiły na skałach jurajskich i dotrzeć do stropu tych właśnie skał, gdzie krzemień się już na głębokości 2,5 metra pojawiał. Z tym, że wiadomo, że jeżeli krzemień jest płytko, skała jest płytko, no to ona podlega różnego rodzaju działaniom czynników atmosferycznych i nie jest pewnie dobrej jakości. Widać po skale wapiennej, która na głębokości do 3 metrów jest mocno popękana, skruszała, i tak samo jest z krzemieniem, który w niej zalega. Dlatego i było tak, że górnicy pozyskiwali krzemień także z większej głębokości. Na przykład głębszymi kopalniami są kopalnie niszowe, które jakby sięgały też do stropu skał jurajskich. Natomiast ich obszar działania był dużo większy, ponieważ od tej zasadniczej części, czyli szybu, czyli takiej wielkiej jamy o średnicy kilku metrów, jeszcze prowadzono takie niewielkie nisze, albo takie nawet korytarzyki króciutkie na wszystkie strony, które powodowały, że możliwość pozyskania surowca się zwiększała, a bez jakby drastycznego wzrostu nakładów sił, które trzeba było do takiej kopalni wyłożyć. Natomiast to też nie było wszystko, na co było stać górników przemiotowskich, bo oprócz górnictwa odkrywkowego, jakie reprezentują te dwie pierwsze kopalnie, dwa pierwsze typy, no mamy w Przemankach do czynienia z górnictwem głębinowym klasycznym, czyli tak jak dzisiaj wiemy, szyb i wyrobiska od tego szybu, prowadzone już pod ziemią bez kontaktu ze światem zewnętrznym, i takimi kopalniami sięgającymi 5-6 metrów takiej głębokości są kopalnie filarowo-komorowe. One już eksploatowały surowiec z warstwy wapienia w miarę spoistego, takiego lekko spękanego, ale na zasadzie korytarzy, takich nisz, które się łączyły ze sobą pod ziemią. Szyby były budowane, drążone, bite, jak tam górnicy mówią, w odległości nawet tam 7-8 metrów jeden od drugiego, przez co te ich wyrobiska łączyły się pod ziemią, tworzyły coś w rodzaju labiryntu. Pozostawiano liczne filary ze skały wapiennej, które miały za zadanie zabezpieczać strop
przed zawaleniem, stąd nazwa kopalń filarowo-tuorowych, ale największym osiągnięciem technicznym górnictwa neolitycznego, można powiedzieć, że największym osiągnięciem na świecie, to są kopalnie komorowe. Dlaczego na świecie? Dlatego, że nie ma tak dużych, w żadnym miejscu jak do tej pory nie odkryto tak dużych wyrobisk górniczych. U nas największe kopalnie, największe komory kopalń właśnie komorowych mają około 500 metrów kwadratowych powierzchni pod ziemią. Jakby pozwalało na to, pozwalała na to rodzaj skały, którym mamy w Przemiankach do czynienia. Skała jurajska wapienna jest skałą dosyć zwięzłą na tej głębokości, bo mówimy o głębokości 9 metrów. To umożliwiało górnikom drążenie, wybieranie dużych przestrzeni pod ziemią bez jakby obawy o to, że stanie się jakieś nieszczęście. Większość surowców w Europie na przykład jest eksploatowana, była eksploatowana ze skał kredowych, czyli dużo mniej odpornych. Stąd te wyrobiska może czasami są głębsze, nigdy nie były takiej wielkości. W Przemiankach te komory naprawdę mają duże średnice. Korytarze sięgają w niektórych miejscach nawet ponad 20 metrów od szybu, czyli dosyć daleko górnicy potrafili pójść w głąb gór otworu. Ale nie byli też samobójcami, bo potrafili sobie doskonale zabezpieczać głowy. Przede wszystkim najważniejszym zabezpieczeniem wyrobiska podziemnego była tak zwana sucha podsadzka. Wynalazek neolityczny stosowany do dnia dzisiejszego, polegający na tym, że puste przestrzenie, które zostały już wyeksploatowane, są wypełniane skałą chłonną, materiałem, który nie jest pozyskiwany jako surowiec, natomiast powstaje podczas pracy górników, w tym wypadku skałą wapienną, tak szczelnie czasami, że strop, gdyby cośkolwiek mogło z niego spadać, opierało się na tej podziemnej hałdzie, na tej właśnie suchej podsadce, górnik pozostawał bezpieczny. Tak naprawdę, kiedy wejdziemy do kopalni neolitycznej, to ona w 99, może troszkę mniej procentach jest w tej chwili zasypana, a puste przestrzenie to są tylko korytarze, którymi się górnicy poprzemieszczali i to w dodatku te korytarze, które funkcjonowały do samego końca eksploatacji danego obiektu górniczego. Bo reszta niepotrzebnych korytarzy była również zasypywana gruzem. Wszystko działo się po to, żeby mniej się napracować, a efekt pracy był większy. No tak, tutaj się te kopalnie różnią na przykład od kopalń z wczesnego neolitu, kopalni Strzemienia w Casamonte około Madrytu, gdzie ten szyb jest takiej wielkości, że ledwo jedna osoba się w niego wciśnie. Tak, jest Tu jest wąski, zupełnie inaczej. głęboki, podobnie jest w Sfien w Belgii, ale tam jakby też struktura geologiczna jest troszkę inna. U nas występują te trzy ławice, o których wspominałeś, z których były dwie eksploatowane na różnych głębokościach, natomiast na przykład w Belgii czy w Holandii mamy górotwór, na którym te ławice występują praktycznie cały czas, więc szyb przebijający się do kolejnych ławic już umożliwiał wybieranie krzemienia na każdej praktycznie głębokości. Oczywiście wybierano ten, który był najlepszy, natomiast tam jest zupełnie inaczej niż A czy jesteście w stanie tak z głowy powiedzieć, ile na świecie takich kopalni podobnych może być? No, chyba jest odkryte ponad 100 kopalń w tym momencie, w Polsce ponad 30. Także, a i odkrywane są cały czas nowe, bo możliwości techniczne, jakie daje skanowanie laserowe, lotnicze, powoduje, że w miejscach, które wielokrotnie były penetrowane przez archeologów, potem się okazuje, że jednak coś tam jest. I podejrzewam nawet, to jest taka moja teoria, ale pewnie ona się kiedyś potwierdzi, że jeszcze na terenie Trzemiankowskiego regionu prawdziwego górnictwa są kolejne kopalnie, które czekają na odkrycie.
Przy czym należy dodać, że większość tych znanych dzisiaj kopalń czynienia została już rozpoznana w Europie. Część jest badana w jakimś tam stopniu, ale oczywiście jeszcze występują kopalnie krzemienia znane są z Afryki Północnej, głównie Dolina Nilu, Egipt, Azja, ale również Ameryka Północna. Na tych kontynentach najlepiej zostały rozpoznane tego typu obiekty. Jasne, super. Które oczywiście są zróżnicowane i w swojej chronologii, i w szczegółach technicznych, ale no są to kopalnie krzemienia. Z racji tego, że mamy trasę podziemną udostępnioną do zwiedzania, bardzo łatwo jest jakby dostać się do podziemi. Można zobaczyć, jak wygląda to złoże krzemienia. Tutaj mamy zdjęcie, które pokazuje ławicę krzemienionośną. To jest ten cel górników neolitycznych, wczesnobrązowych. Czyli można sobie patrząc na to zdjęcie nawet też jakby uzmysłowić, że tego krzemienia nie ma tak dużo. Akurat tutaj zdjęcie jest zrobione w miejscu, gdzie to zagęszczenie konkretnych krzemiennych jest wyjątkowe. Praktycznie gdyby górnik neolityczny dotarł do tego miejsca, byłby pewnie bardzo szczęśliwy, bo praktycznie cały czas drążąc napotykałby na kolejne buły krzemienne. Natomiast tak zawsze nie było. Są miejsca, gdzie na przestrzeni kilku metrów nie ma ani jednej konkrecji. No i też widać takie miejsca w zachowanych wyrobiskach, gdzie górnik zarzucał swoją pracę, docierając do pewnego momentu. Widział, że drąży już przez jakiś czas, nie ma efektu i przenosił się w inne miejsce. Mogło to też wynikać z różnego rodzaju trudności technicznych, jakie napotykał, ale pewnie o tym jeszcze chwilkę będziemy mogli później opowiedzieć. Tak wyglądają wyrobiska kopalń filarowo-komorowych. Właśnie wspomniana sucha podsadka widoczna, czyli ten gruz drobny, wapienny i filary, które podtrzymują strop. Wyrobiska w kopalniach filarowo-komorowych mają wysokość 70-80 cm. W kopalniach komorowych około 90. Zdarzają się miejsca, gdzie ta wysokość wyrobiska przekracza metr, ale to są nieliczne miejsca, więc widzimy, że ta pozycja przy pracy górnika musiała być dosyć nieciekawa. Pracował przemieszczając się na czworakach w pozycji półleżącej, leżącej, bo niektóre fragmenty kopalń mają 50 cm wysokości, więc to już jest bardzo klaustrofobiczna przestrzeń. No i tutaj taki typowy na przykład korytarz komunikacyjny w kopalni komorowej. Dlaczego on ma taki kształt? Z przyczyn no, technicznych i fizycznych. Po prostu kształtowano ściany fał, które otaczały korytarz w taki sposób, żeby kąt spadku był na tyle dogodny, żeby gruz się nie obsuwał. A jak się bardzo obsuwał, okładano go płytami wapiennymi, tak żeby stworzyć taką przestrzeń w miarę łatwą do przemieszczania się. I w takim korytarzu, który miał przekrój trapezu o podstawie, szerszej podstawie u góry, a węższej na dole, w szerszym miejscu około tam 1,20 m, na dole około powiedzmy 40-50 cm. Trzeba było się przemieścić czasami 18-20 metrów od szybu, w prawie całkowitej ciemności albo w całkowitej ciemności, ciągnąc za sobą urobek w koszu albo w worku, pewnie o wadze kilkudziesięciu kilogramów. Krzemień jest bardzo ciężkim materiałem, szczególnie jak jest jeszcze w całości. Taka konkrecja, która ma powiedzmy 50 cm średnicy, może ważyć 30-40 kilogramów, więc to jest dosyć duży. A ten bochenek na przykład, który widzieliśmy na początku, ile on ten mógł? Bochenek, który widzieliśmy, nie jest w całości zachowany, ale ta część, która jest zachowana, 70 kg waży. On ma niecały metr długości, szerokość około 30-40 cm. I tutaj o tych warunkach pracy, o których wcześniej już mówiliśmy. Czyli bardzo ciasne przestrzenie, niskie korytarze, wąskie,
Tutaj mamy taką figurę górnika, widać mniej więcej jak ta pozycja przy pracy wyglądała. W stałej temperaturze pomiędzy 6 a 9 stopni Celsjusza, w warunkach dużej wilgotności. Czasami sięgającej 100% prawie wilgotności względnej, to jest bardzo no, dobre. W takiej mroźnej zimie albo upalnym lecie to całkiem przyjemnie, ale... No tak, znaczy mamy turystów, którzy zwiedzają trasę, na trasie przebywa się przez 15-20 minut, kiedy wychodzą latem na zewnątrz, no to twierdzą, że doznają szoku termicznego, bo jest taka różnica. W zimowej porze jest to właśnie całkiem przyjemne, bo można z dużego mrozu zejść na dół i tam warunki są całkiem znośne, ale prawdopodobnie przy wielu latach pracy w takich warunkach no, różnego rodzaju schorzenia były na porządku dziennym. Nie mamy co prawda na to dowodów, bo potrzebowalibyśmy szczątków tych górników, jakiegoś cmentarzyska, na których oni byli chowani, a niestety mimo 100 lat badań do dziś dnia nie udało się takiego obiektu zlokalizować. No na pewno wchodziłyby tu w grę choroby stawów, choroby reumatyczne, jakieś choroby degeneracyjne, no i mikrourazy, które przy takiej pracy są nieuchronne. No i oczywiście pylica płuc, bo pył wapienny, który tutaj towarzyszył zapewne tej eksploatacji kopalń, no unosił się tutaj i na pewno był takim czynnikiem chorobotwórczym. Natomiast no nie mamy żadnych świadectw jednoznacznych jakichś wypadków śmiertelnych, zresztą na terenie kopalń Krzemienia w Europie w ogóle trudno jest takie wypadki, świadectwa wypadków znaleźć. Jeżeli takowe były, to zapewne rannych albo ciała wynoszono z takiej kopalni, ale jednoznacznych dowodów nie ma. To świadczy o tym, że to byli tacy sami ludzie jak my, zachowywali się podobnie, czyli racjonalizowali swoją pracę tam na dole, starali się, żeby ona była jak najbardziej ekonomiczna, mimo że pobudki do jej wykonywania wcale niekoniecznie musiały być związane z ekonomią, ale jeżeli zdarzał się wypadek, to na pewno też starali się wyciągnąć swojego towarzysza. A nie warunki geologiczne nie stwarzają takich sytuacji jak na przykład w kopalniach węgla na Śląsku, gdzie podczas pracy może wybuchnąć metan, gdzie może się zawalić 100 metrów korytarza na przykład w jednym momencie i do górników jest trudno dostać. Tutaj największym zagrożeniem były odpadające ze stropu płyty wapienne, które mogły tam kilkaset kilogramów ważyć. Na pewno takie sytuacje miały miejsce, stąd widać, że w niektórych miejscach podbijano strop, czyli stosowano stemplowanie już drewnianymi stemplami, stosowano podbijanie płytami wapiennymi, tak żeby zabezpieczyć ten strop. No i w ten sposób jakby swoją głowę chronić. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to podstawowe środki to oczywiście łuczywa, czyli fragmenty drewna sosnowego mocno nasycone żywicą, palące się w charakterze swego rodzaju takich pochodni, właśnie takich łuczyw. Ich wiązek używano do oświetlenia wyrobisk. Palono też w kopalniach paleniska, ogniska, zwłaszcza na dnie szybów. Takie przypadki się zdarzały. I te właśnie łuczywa i paleniska pełniły dwojaką funkcję. Nie tylko dawały światło potrzebne w pracy, ale i wspomagały wentylację, ponieważ kolejnym problemem, który no, zarania dziejów towarzyszy górnikom, jest właśnie wentylacja wyrobisk. I tutaj oczywiście, kiedy górnik pracował na przodku, wydychał powietrze, zbierał się tam dwutlenek węgla, to takie paleniska bądź łuczywa czy wiązki łuczyw wymuszały obieg powietrza. Powietrze ciepłe, nasycone dwutlenkiem węgla, wydychane przez górników, tutaj dostawało się powoli, przenikało do góry, do nadszybia, na powierzchnię, a z góry napływało powietrze chłodniejsze, nasycone tlenem, docierając do przodków, gdzie pracowali górnicy i w ten sposób oni mieli zapewnioną odpowiednią ilość powietrza, tlenu do tego, żeby tutaj pracować i oddychać. Taką jeszcze funkcję właśnie miały łuczywa. Czasami łuczywo trzeba było obetrzeć o ocios, czyli o ścianę wyrobiska kopalnianego,
powstawały w ten sposób tak zwane objaśniska, czyli miejsca, gdzie takie właśnie uczywo obcierano, są tam ślady wykonane właśnie takim węglem drzewnym. Dzięki temu uczywo paliło się lepiej. No tutaj na zdjęciu mamy jedno z takich uczyw. Właściwie znajdujemy dzisiaj podczas badań tylko węgle drzewne po spaleniu tego typu oświetlenia. Natomiast w 2003 roku podczas badań udało się odkryć kawałki drewna razem z takim zwęglonym fragmentem uczywa. Poddane to zostało badaniom radiowęglowym. Mamy datę, wiemy kiedy ono się paliło. Akurat w tym przypadku to było około 3600 lat przed Chrystusem. Także dzięki temu, że górnicy palili dużo uczyw, to my mamy teraz możliwości datowania dosyć dobre. Przy dzisiejszych możliwościach to są już dokładnych rzędu 30, nawet mniej lat błędu, więc dosyć dużą dokładnością możemy teraz datować te kopalnie, które były badane. Tutaj widzę, że pojawiają się pierwsze pytania. Wspominali, jeśli mogę zadać teraz, na temat samego krzemienia pasiastego, o którym wspominaliśmy na początku. Gdzie jeszcze taki krzemień pasiasty można znaleźć? Występuje w Polsce jeszcze krzemień pasiasty na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i tam też prawie jakby na małą skalę wydobywano. Natomiast użytkowano, bo jakby chyba na razie jeszcze nie ma śladów górnictwa związanego z tym krzemieniem na Jurze, natomiast go na pewno go użytkowano. On występuje generalnie w tych strukturach górnojurajskich, tutaj na południu Polski, od Jury Krakowsko-Częstochowskiej aż po Rawie, po samą Wisłę. Ale najwięcej to jest mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich. Praktycznie, gdybyśmy popatrzyli na mapę geologiczną Gór Świętokrzyskich, zobaczylibyśmy te niebieskie kolory, które otaczają ten taki bordowy czy brązowy środek paleozoiczny, to tam, gdzie ten niebieski kolor się pojawia, tam występuje krzemień pasiasty. To nie znaczy, że on był wszędzie eksploatowany, bo te ślady eksploatacji grupują się głównie na północny wschód od Łysogór i pasma Jeleniowskiego, natomiast wiemy, bo powiedzmy badania geologiczne są, że w okolicach Chęcin, w okolicach Chmielnika występuje również krzemień pasiasty, ale jak do tej pory śladów jego prawdziwej eksploatacji nie odkryto tam. Super. To było pytanie od pani Tamary, naszej stałej. Pozdrawiamy. Mieliśmy okazję się poznać na pikniku archeologicznym na Rybnie. Wspomina właśnie. I małżonkę pozdrawia od razu, żeby, bo może akurat słucha. O tym, kto te krzemionki budował, to zakładam, że jeszcze pewnie powiemy później. Nie powiemy? No, żebyśmy to wiedzieli. Możemy powiedzieć teraz. Właściwie... Bo tutaj tylko to, skoro teraz, to pani Anna tutaj pisze, że górnicy na teren krzemionek przybyli z południowego wschodu, gdzie nabyli wiedzę geologiczną, umiejętności i taką wiedzę górniczą, co aktualnie ustaliła nauka. Znaczy, jeżeli chodzi o użytkowników kopalń krzemionkowskich, to można wyróżnić takie trzy główne okresy użytkowania. Ogólnie przyjmuje się, że początek prac górniczych tutaj to jest pierwsza połowa 4 tysiąclecia przed Chrystusem, czyli około 3900 lat przed naszą erą, a zakończenie wydobycia przypada jeszcze na pierwszą połowę 2 tysiąclecia przed Chrystusem, czyli wczesną epokę brązu. Skończyło się tutaj wydobycie około 1600 lat przed naszą erą. Pierwszy okres użytkowania tych kopalń, czyli zamykający się w ramach mniej więcej 4 tysiąclecia przed naszą erą, jest związany z kulturą pucharów lejkowatych. Drugi, trzecie tysiąclecie przed Chrystusem to już najlepszy, największy okres eksploatacji krzemionek, kiedy krzekiery produkowane z tego wydobywanego tutaj surowca rozchodziły się najdalej. To z kolei kultura
Amfor Polisty i trzeci, ostatni, Wczesna epoka brązu, związany już z kulturą mierzanowicką. I to jeszcze tylko kultury... widzom nie aż tak zorientowanym w archeologii przypomnę, że są to mniej więcej społeczności pierwszych rolników na naszych ziemiach, no może już tam którejś tam w środku był późny neolit właśnie. I kultura puharów lejkowatych najbardziej znana jest zasadniczo z grobowców kojawskich. Mam nadzieję, że dobrze mówię, że się teraz nie ośmieszę. Przy czym znaleziono jeszcze na terenie pola górniczego grocik i półwytwór grocika z krzemienia pasiastego, charakterystyczny typologicznie dla kultury pucharów dzwonowatych. To oczywiście nie znaczy, że oni tutaj te kopalnie eksploatowali tak jak inne kultury, tylko po prostu prawdopodobnie wykorzystywali surowiec wtórnie leżący na powierzchni, na hałdach. Także tu jeszcze ta kultura w jakiś tam sposób swoją obecność zaznaczyła. Jasne. I skoro wspomnieliśmy też o tych cmentarzyskach, pan Grzegorz tutaj sugeruje, że być może cmentarzysko górników jest w jednym z zasypanych wyrobisk. To by było interesujące, gdyby takiego znalazło, co? No na pewno. Są takie hipotezy. Już od pierwszych lat badań w Przemionkach takie hipotezy były wysnuwane. Profesor Krukowski podejrzewał, że to gdzieś w Dolince Sudolskiej tak zwanej, czyli takiej Kracowej Dolinie, która przebiega niedaleko pola eksploatacyjnego. No ale to jak do tej pory nie ma żadnego odzwierciedlenia w odkryciach. Jedynym takim przypadkiem, gdzie znaleziono narzędzia górnicze w grobach, to są znaleziska z Mierzanowic, miejscowości położonej na około 20 kilometrów, może niecałych nawet 20 kilometrów od Krzemionek na południe, zupełnie w innej krainie geograficznej, bo Krzemionki leżą na przedgórzu Igrzewskim, w terenie w miarę płaskim, lekko pofalowanym, gdzie jakby widać do dziś dnia ślady działalności lodowca. Natomiast rozdzielająca przedgórze Igrzewskie i Wyżynę Sanomierską leżącą na południe od tego rejonu właśnie Dolina Kamiennej, duża, szeroka dolina i za nią pagórkowaty teren rolniczy, zupełnie bezleśny w przeciwieństwie do przedgórza, gdzie już najstarsi rolnicy zaznaczyli swoją obecność, gdzie już ponad 7 tysięcy lat człowiek działa. I czy nawet więcej, bo jeszcze w okresie paleolitycznym również. Natomiast tam były dogodne warunki jakby do życia, do bytowania dla górników i tam jakby doszukujemy się tych mateczników ich, z których oni przychodzili wydobywać krzemień. Potwierdza się to właśnie w Mierzanowicach nad Gierczanką, czy też taką rzeczką, która nazywa się Przepaść w tej chwili, w okolicach Ćmielowa, tam jest najwięcej osad, zarówno pucharów lejkowatych, jak i amfor kulisy. I tam funkcjonowały te społeczeństwa, które wydobywały krzemień na przedgórzu, ale główny jakby czas spędzały właśnie tam, uprawiając rolę czy hodując zwierzęta. To tyle z serii pytań tych? O górnikach. Tak jest. Tu mamy teraz takich kilka zdjęć poświęconych narzędziom pracy, czyli sposobom pozyskiwania samego krzemienia w podziemiach. Narzędzia były różnorakie, no, takie jak ówczesna technologia pozwalała, wykonywane przede wszystkim z kamienia, z krzemienia, z poroża zwierzęcego i z drewna. Bo to też użycie tych narzędzi oczywiście było uwarunkowane rodzajem skały, w której one miały pracować i widać wyraźne zróżnicowanie w kopalniach głębokich, komorowych, używano narzędzi najbardziej wytrzymałych, czyli kamiennych kamiennych to mam na myśli ze skał krystalicznych, różnego rodzaju, nawet importowanych, bo mamy przypadki wykorzystywania kilochów wykonanych z skał pozyskiwanych na Dolnym Śląsku na przykład.
Natomiast w kopalniach płytszych były to narzędzia jakby mniejszej twardości, głównie z poroża, saren, jeleni, łosi. I to się wiązało z tym, że na kopalniach filarowo-komorowych czy płytszych ta skała jest bardziej spękana i można było sobie świetnie radzić z nią, właśnie korzystając z tych narzędzi. Natomiast lita skała kopalń komorowych wymagała użycia czegoś ciężkiego sprzętu po prostu. Tu by tak wyglądały te narzędzia. Właśnie kilofy charakterystyczne dla krzemionek, takie w kształcie, jak to archeolodzy nazywają, w kształcie cygara, chociaż z jednym końcem takim jakby zaostrzonym. On mógł być w formie punktowej albo w formie krawędziowej, czyli mieć taką krawędź jak siekiera bardziej. No i cały zestaw oczywiście narzędzi krzemiennych różnego typu. Czasami nawet zwykłych siekier, które są znajdowane normalnie na stanowiskach archeologicznych na powierzchni. Tam pełniły pewnie rolę siekier klasyczną, a w podziemiach używano ich do rozwarstwiania skały wapiennej. I tutaj jeszcze na dwóch dolnych obrazkach ślady po użytkowania tych narzędzi. Krzemionki mają to do siebie, że można praktycznie namacalnie zobaczyć ślady po tych ludziach, którzy żyli tutaj ponad 5000 lat temu. Na przykład na tym zdjęciu z lewej strony widzimy, to jest negatyw konkrecji krzemiennej, czyli tutaj kiedyś tkwiła konkrecja, była krzemienna, ale górnik neolityczny próbował ją wyłuskać ze skały, przez co uderzał właśnie kilofem w tą skałę i te pojedyncze zagłębienia, które tu widzimy, ze ślizgiwania się tych narzędzi, te ślady się zachowały. Po czym z drugiej strony, jak już konkrecja była lekko oddzielona od skały, zastosował jakiś klin albo dźwignię, którą wbił pod spodem, pod spód konkrecji, uderzając pewnie parę razy jakimś pobijakiem, podważył i wyciągnął. I potem gdzieś dalej się przemieścił, a te ślady przetrwały ponad 5000 lat i do dziś nie można je oglądać. No, przy czym trzeba tu dodać, że wszystkie te narzędzia, no może oprócz niektórych z krzemienia pasiastego, górnicy musieli tutaj sprowadzać ze sobą. Przede wszystkim narzędzia z rogu saren, jeleni czy łosi, które, jak się pisze w literaturze, powinny jednak pochodzić ze zwierząt upolowanych, a nie ze zrzutków tak zwanych. One się szybko zużywały i był potrzebny duży ich zapas tutaj. Są to narzędzia charakterystyczne zresztą nie tylko dla tutejszych kopalń, ale i w kopalniach krzemienia w zachodniej Europie, gdzieś w Skien czy w Grimesgrave w Wielkiej Brytanii też tego typu narzędzia z poroża jeleni czy saren się odkrywa. No tak, no i w pełnej ciemności też trudno takie narzędzie sobie wystrugać, czy ubić się z krzemienia, jakby na to nie. No właśnie, tu dochodzimy do tej logistyki, która musiała być już zapewniona wcześniej, dlatego że no, sama załoga górnicza raczej nie poradziłaby sobie tak łatwo. Musiała mieć jeszcze do pomocy całą grupę ludzi, którzy właśnie dostarczali pożywienie przede wszystkim, przygotowywali miejsce na odpoczynek. Nie powiedzieliśmy tego jeszcze, ale no podejrzewa się, że górnicy nie wędrowali codziennie ze swoich osad macierzystych do krzemionek i z powrotem, tylko po prostu zakładali czasowe obozowiska blisko szybów i tam cały ten czas, kiedy pozyskiwano krzemień, trzeba było przygotować pożywienie, opał na przykład, narzędzia, które się właśnie zużywały. No, prawdopodobnie też odbywał się handel już wykonanymi narzędziami. Także no, to wymagało naprawdę dużej organizacji od tych społeczeństw ówczesnych. A jak jeszcze byśmy sobie założyli, że to krzemień pasiasty i narzędzia z niego wykonane były czymś cennym, no to być może było tak, że trzeba było jeszcze przypilnować tego złoża, żeby ktoś obcy, niepożądany nie przyszedł i nie eksploatował go za nas. Czyli mamy tutaj jeszcze kolejną
rzecz, która wymagała takiej dosyć dobrej organizacji społecznej, żeby można było to wydobycie utrzymać przez okres ponad 1,5 tysiąca lat, a może nawet gdzieś. Mamy wyrobiska tutaj, takie zdjęcia, jak to sobie mogło wyglądać. No właśnie, o krzemieniu jeszcze można by powiedzieć coś, że dawniej się uważało, że krzemień był w krzemionkach też innych kopalniach podobnych, które leżą niedaleko krzemionek, wydobywany. Potem był przewożony na teren osad i tam dopiero następowała jego ostateczna obróbka, no i oczywiście dystrybucja dalsza. Ale dzisiaj z tych badań, które prowadzimy, no już jasno wynika, że w krzemionkach prowadzono cały proces obróbki od wydobycia surowca aż do gotowego wyrobu. O wydobyciu w podziemiach już mówiliśmy, natomiast na powierzchni przy wyjściu z szybów były lokalizowane pracownie krzemieniarskie, czyli po prostu takie warsztaty obróbki, gdzie krzemień był dzielony na mniejsze fragmenty, następnie odpowiednio obsługiwany, jakbyśmy mogli to powiedzieć, czyli formowany, takie kawałki krzemienia były formowane przy użyciu też różnych narzędzi kamiennych, narzędzi z poroża. No i tworzono głównie dwa rodzaje narzędzi, siekiery i dłuta, czyli narzędzia rąbiące, które po oszlifowaniu, bo też mamy ślady, że ta ostateczna obróbka się odbywała, płyty szlifierskie, gładziki różnego rodzaju, wygładzaniu powierzchni, już jako gotowe wyroby wędrowały stąd do osad, a potem na znaczne odległości. Najdalsze znaleziska siekier z krzemienia pasiastego to są północne Niemcy, ponad 660 km od złoża, czyli dosyć daleko jak na młodszą epokę kamienia, ale no, znany był transport kołowy, już ludzie wymieniali się towarami, także pewnie z przewiezieniem takiego towaru też nie było problemu. Bardzo mi się podoba, gdy goście odpowiadają na pytania, które jeszcze nie udało mi się zadać, ale widzowie już zadali, bo właśnie odpowiedzieliście na kolejne pytanie pani Tamary i pana Norberta, więc już tam dziękuję w komentarzach nawet. No właśnie tutaj mamy taką mapkę, która nam pokazuje, jak te znaleziska siekier się rozprzestrzeniają. To jest zarówno no cała Europa Środkowa, może nie cała, ale znaczna część Europy Środkowej, od wybrzeża Bałtyku aż za Karpaty, w niektórych miejscach i od powiedzmy górnej Łaby aż po Dniestr i gdzieś tam Niemen górny nawet, czyli Niemcy, Czechy, Morawy, Słowacja, Ukraina Zachodnia, Białoruś, Litwa. Także to jest ten moment, w którym to rozprzestrzenienie siekier było tak duże, to jest właśnie tylko ta część apogeum eksploatacji krzemienia w krzemionkach, czyli pierwsza połowa trzeciego tysiąclecia, czyli kultura amforkulistych. Natomiast wcześniej i później krzemień pasiasty był bardziej surowcem lokalnym, co widać na tych mniejszych plamkach. Taka o średnim natężeniu czerwoności to są czasy kultury pucharów lejkowatych, czyli powiedzmy czwarte tysiąclecie, gdzie on wędrował najdalej na Kujawy i tutaj Małopolska, powiedzmy Polska Środkowa, fragment Mazowsza. Natomiast we wczesnej epoce brązu też był chętnie wykorzystywany, ale już tylko lokalnie, praktycznie północna Małopolska to jest to miejsce, gdzie znajdujemy przedmioty wykonane z krzemienia pasiastego z tego okresu. No i właśnie, jak te przedmioty wyglądały? Tu mamy dwie charakterystyczne siekiery wykonane z krzemienia pasiastego, dwóch innych o okresach. Różni je czas, no, podejrzewam, że około 1000-1200 lat, dlatego kształt jest zupełnie inny. Ta z lewej strony to jest siekiera kultury amforkulistych, bardzo charakterystyczna, trapezowata w pokroju, płaska,
pokroju trapezowate, ale w przekroju prostokątna, czworościenna, wypolerowane na całej powierzchni. To jest takie charakterystyczne znalezisko właśnie dla tej ludności. I jak się przyjmuje, związane pewnego rodzaju uwierzeniami, które ci ludzie mieli, no i bardzo często znajdowane jako dar grobowy w grobach wojowników, w grobach męskich. Można powiedzieć, że każdy szanujący się facet tego okresu taką siekierkę do grobu musiał dostać. Jak ginął w walce albo umierał śmiercią naturalną, to bez tego do tego lepszego świata się przedostać nie mógł. Natomiast ten drugi przedmiot to jest siekiera już z pierwszej połowy drugiego tysiąclecia, wykonana przez ludzi kultury mierzanowickiej. I ona ma zupełnie inny kształt, zarówno w pokroju, jak i w przekroju. Jakbyśmy ją przekroili, to byśmy zobaczyli, że to jest coś w rodzaju takiego owalu albo soczewki. Też powierzchnia była polerowana, ale nie ma już czterech ścian, tylko dwie. Obuch jest taki też krawędziowy, jak ostrze. Troszkę pewnie inaczej była oprawiana. I też nadal krzemień pasiasty był w użyciu, ale tak jak wspominaliśmy, tylko bardziej lokalny. I to jeszcze taka poproszę tylko... Sekundka, wtrącę się jeszcze, poproszę tylko kursorem, żebyście pokazali i powiedzieli dla osób, które w pewności nie mają, która jest prawa, lewa. Ja też nie jestem pewny, czy obraz tak, nie mam. To jest starsza siekiera w młodszej epoki kamienia. Właśnie taka trapezowata. Bardzo często znajdowana właśnie w takiej postaci, jak to, co widzimy, czyli bez śladów zużycia. To też właśnie świadczy o tym, że ten krzemień i te przedmioty wykonane z krzemienia były traktowane w sposób specjalny. To była siekiera wykonana pieczołowicie, wiele godzin poświęcono na jej wyprodukowanie i nie była użytkowana do tego, do czego siekiera jest, tylko właśnie składana w formie daru. Natomiast to jest już przedmiot z wczesnego okresu epoki brązu, mniej więcej z pierwszej połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Super, dzięki. Sąsiad oczywiście zaczął wiercić nade mną, ale będę próbował się wyciszać, żeby nam to nie przeszkadzało. Jak najbardziej możemy... To jest głośniki sąsiad bardzo, bo on lubi powiercić akurat wtedy, kiedy jest pozycja. No i właśnie to pytanie tam, które padło o tym, kim był górnik, co wiemy o tych ludziach. No, troszkę wiemy, ale chcielibyśmy wiedzieć więcej na pewno, dlatego że, no, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o ich wygląd, takie bliższe cechy, to mamy bardzo małą wiedzę, możemy porównywać to z jakby z danymi pozyskanymi na cmentarzyskach z tego okresu w innych miejscach, bo takie oczywiście się odkrywa, chociażby liczne grobowce megalityczne czy grobowce kujawskie kryją szczątki ludzi z tamtych czasów, więc możemy sobie o tym trochę opowiedzieć. Byli ludzie niżsi dużo niż my w tej chwili. Myślę, że średnia wzrostu, tutaj można by się też odnieść do znalezisk Etsiego słynnego, czyli mumii z alpejskiej, z lodowej, gdzie wiemy, że oni mieli wzrost tam 1,50 m, powiedzmy, mężczyźni do 1,60 m, mniejszą wagę niż my w tej chwili. No nie rośli tacy dorodni jak my dzisiaj, dlatego że warunki do życia były troszkę cięższe. Natomiast jeśli chodzi o ich pochodzenie, tak jak to pytanie padło, to mamy troszkę mniejszą wiedzę. Możemy domniemywać, że byli ludnością, która powstała tutaj na naszym terenie z takiego zmieszania się miejscowych mieszkańców jeszcze pochodzących z czasów mezolitycznych, z napływowymi rolnikami z południa, którzy każda z tych społeczności włożyła jakiś wkład do rozwoju tego regionu. Na przykład kultura pucharów lejkowatych
jakby po raz pierwszy zaczęła uprawiać duże areały, otwarte przestrzenie, wysoko położone, daleko od wody. Czyli jakby nauczono się tutaj innej gospodarki niż ta, która była prezentowana wcześniej, bo wcześniej grupy rolników w niewielkich osadach bytowały bliżej wody, te areały były mniejsze. Sposób uprawy był też troszkę inny, bo nie stosowano sprzężaju, nie stosowano radła, a o to się podejrzewa ludność kultury pucharów lejkowatych, że już potrafiła wykorzystywać właśnie zwierzęta do pomocy przy uprawianiu pól. Natomiast no właśnie też na pewno przyniosła ta ludność z południa, przyniosła pewne umiejętności, także być może także w górnictwie, bo to górnictwo się właśnie rozwinęło w czasach pucharów lejkowatych, ale to nie znaczy, że wcześniej nie było znane, bo najstarsze kopalnie w Polsce sięgają schyłkowego paleolitu, czyli już dużo wcześniej i krzemień, i inne surowce były pozyskiwane metodą górniczą. Na przykład hematyt w kopalniach. Całkiem daleko od krzemień. Na terenie rezerwatu Rydno pomiędzy Starżyckiem Kamienną a Wąchowskiem. Jest to też jeden z najstarszych reliktów działalności górniczej na terenie naszego kraju. No i tutaj mamy teraz jakby kilka słów na temat historii badań tego obiektu, bo ona w przyszłym roku będzie miała 100 lat okrągłe, więc a myślę, że badania górnictwa krzemienia powinny już obchodzić setną rocznicę, przynajmniej w tym roku, jak nie wcześniej, dlatego że krzemionki nie były pierwszym obiektem, które zostało odkryte, jeśli chodzi o górnictwo krzemienia. Właśnie w latach bezpośrednio poprzedzających I wojnę światową i w czasach I wojny światowej archeolodzy niemieccy, a wśród nich Gustav Kossina, zaczął interesować się zabytkami wytworzonymi z krzemienia pasiastego i znajdowanymi na ziemiach nie tylko ówczesnego cesarstwa niemieckiego, ale także na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Kossina rejestrował te znaleziska, nanosił je na mapy, interesował się wszystkimi doniesieniami na ten temat, no i była to część jego idee fix, czyli badania rozprzestrzeniania się plemion germańskich, a w tych odległych neolitycznych czasach ludów, które określał mianem Indogermanów, i właśnie występowanie siekier z krzemienia pasiastego na rozległych terenach Europy Środkowej uważał Kossina za ślad wędrówek Indogermanów, czy gdzieś tam z północy Europy, przez współczesne ziemie polskie na południe, aż po Galicję, aż po Karpaty się rozprzestrzenili. No i zanim zostały odkryte kopalnie krzemionkowskie, to zarówno Kossina, jak i wielu innych badaczy uważało, że głównym źródłem tego surowca, czyli krzemienia pasiastego, były ziemie prawdopodobnie zachodniej Galicji ówczesnej. Natomiast jeszcze w czasie I wojny światowej Jan Samsonowicz, późniejszy odkrywca krzemionek, przypuszczał, że źródło tego surowca kolejne może się gdzieś znajdować w okolicach Wyżyny Lubelskiej. To były tylko hipotezy i przypuszczenia, natomiast prawdziwy przełom nastąpił w roku 1922, 19 lipca, kiedy to Jan Samsonowicz w trakcie badań prowadzonych na terenie Gór Świętokrzyskich i Przedgórza Jubrzeckiego, które miały na celu sporządzenie szczegółowej mapy geologicznej tych terenów, natrafił na wieś Krzemionki, bo tak się ona właśnie wtedy nazywała, która leżała na obszarze dzisiejszego rezerwatu. I tutaj teren wyglądał inaczej niż teraz, bo wieś był odlesiony, nie było tutaj pokrywy leśnej, były chłopskie zagrody, były sady, były pola uprawne. Na terenie tych pól uprawnych i sadów można było na powierzchni dostrzec duże nagromadzenie fragmentów i krzemienia pasiastego, i wapienia, i przede wszystkim charakterystyczny krajobraz górniczy, czyli to, o czym już wspominaliśmy, zagłębienia poszybowe i otaczające je koliste bądź majdanowate hałdy. Niektóre z tych tradziejowych wyrobisk
były niszczone przez rolników, którzy poszukiwali wapienia na podmurówki bądź do produkcji wapna gaszonego po to, żeby wytworzyć zaprawę. I Samsonowiczowi udało się nawet spenetrować kilka radioaktywnych wyrobisk i znaleźć narzędzia neolitycznych górników, po czym zawiadomił Stefana Krukowskiego, archeologa, który jeszcze w latach poprzedzających odkrycie kopalń krzemionkowskich prowadził swego rodzaju program badawczy, którego celem było odkrycie źródeł surowców krzemiennych na ówczesnych obszarach naszego kraju. Tutaj w ten program byli zaangażowani i inni specjaliści, między innymi Irena i Ludwik Sawicy, którzy tutaj się bardzo zasłużyli przy badaniach archeologicznych na obszarze Przedgórza Jórzeckiego. To jest właśnie trasa Jana Samsonowicza z 19 lipca 1922 roku i miejsce, gdzie natknął się na pole górnicze, pole eksploatacyjne Przemąta. No myślę, że niebagatelne znaczenie ma fakt, że Jan Samsonowicz urodził się w Klinkiewiczowie, czyli w części dzisiejszego Ostrowca Świętokrzyskiego. Już od czasów szkolnych, gimnazjalnych interesował się nie tylko geologią, ale i archeologią i krajoznawstwem właśnie jego rodzinnych stron. Dlatego tak szybko mu przyszło dokonać tak znaczącego odkrycia dla przeszłości tego regionu naszego kraju. No i Samsonowicz natrafił, a później zaczął dokumentować się Stefan Krukowski. Natomiast pierwsze badania archeologiczne wykopaliska przeprowadził tu archeolog z Krakowa Józef Żurowski. Na świetnie zachowane wyrobiska neolityczne, ale niestety spora część z nich została w latach 20. i 30. ubiegłego wieku zniszczona przez tak zwanych wapiennikarzy, czyli ludzi eksploatujących tutejsze złoża wapienia po to, żeby wytworzyć z nich wapno gaszone i zaprawę. Niestety na skutek ich działań wiele radziejowych wyrobisk, w tym takie, w których znaleziono również przykłady sztuki naskalnej, czyli wykreślone węglem drzewnym na filarach rysunki, też zostały zniszczone przez ich działalność. Na szczęście udało się Stefanowi Krukowskiemu przy pomocy słynnego fotografa ostrowieckiego Tadeusza Rekwirowicza te okazy sztuki naskalnej zadokumentować, dzięki czemu i w naszych materiałach muzealnych i publikacjach dysponujemy fotografiami tych właśnie rysunków. No i w pierwszej publikacji dotyczącej monografii, dotyczącej krzemionek z 1939 roku, one również są pokazane. Tu jest na tym filarze, one są może słabo widoczne, dlatego że to jest za małe zdjęcie, no ale zdjęcie jest bardzo wartościowe, bo oczywiście tego miejsca już nie ma, dzisiaj tego nie zobaczymy. Trzeba podkreślić, że lata 20. to jest czas, kiedy nie ma ochrony pola górniczego takiej, jaka jest w tej chwili. To są wszystko tereny prywatne. Odkrycie zostało dokonane, archeolodzy zaczęli prowadzić swoje badania, ale tam nadal żyją ludzie, muszą z czegoś żyć. W Krzemionkach ziemia jest bardzo, bardzo złej jakości, z rolnictwa się trudno utrzymać i ludzie szukają źródeł dochodu w inny sposób, eksploatując wapień. Stąd te właśnie prace wapiennikarskie, stąd te zniszczenia i dopiero rok 1928, kiedy powstaje pierwsze prawo o ochronie zabytków w Polsce, też jest tym momentem, kiedy w Krzemionkach zaczyna się tworzyć rezerwa. A tworzy się w ten sposób, że pasjonaci, archeologi, archeolodzy, krajoznawcy miejscowi, a nawet samorządowcy zrzucają się na to, żeby wykupować z rąk prywatnych poszczególne działki i tak powstaje z rąk rezerwatu pierwsze najcenniejsze środkowe fragmenty pola górniczego zostają wykupione od włościan miejscowych i powstaje zalążek tego, co dzisiaj nazywamy rezerwatem archeologicznym i co dzisiaj ma prawie 400 hektarów, a wtedy miało tam kilkadziesiąt. Jest, ziarnko do ziarka, jak to mówią. Tak.
Z krzemykami się wiąże ciekawa historia też. O, tu mamy jedno ze zdjęć z tych rysunków naskalnych. Akurat to jest interpretowane jako stopy ludzkie. Nie widać tego być może, ale są wyraźnie wyznaczone paluszki. Takie dosyć słupki, może niekształtne, ale symboliczne na pewno. A historia z krzemionkami związana jest taka, że to jest jedyna wieś, która została zlikwidowana dla dobra zabytków archeologicznych. To się w Polsce nie zdarza, nie zdarzyło. A w Krzemionkach się zdarzyło, bo w 1945 roku postanowiono, że mieszkańcy zostaną przesiedleni i oni otrzymali jakby gospodarstwa w innych miejscach Kielecczyzny, natomiast ich działki, ich gospodarstwa zostały włączone do obszar rezerwatu. Dzisiaj jeszcze jak się wędruje po rezerwacie, można zauważyć pozostałości zabudowy starej. A jak popatrzymy na skan laserowy powierzchni, to bardzo łatwo nam jest wyszukać te miejsca, gdzie te zabudowania kiedyś stały. Tak wyglądały Krzemionki w latach 30. Tutaj mamy właśnie te wyrobiska wapiennikarskie, one były dwojakiego rodzaju, bo były to wyrobiska otwarte, czyli takie otwarte kamieniołomy, ale też podziemne, czyli górnicy, ci nasi współcześni już wapiennikarze wkopywali się w szyb po prostu neolityczny i potem jakby docierając do tych wyrobisk z epoki kamienia rozpoczynali wyłamywanie dużych bloków skalnych i wyciąganie na powierzchnię. Tworzyły się takie duże komory, my je dzisiaj nazywamy wielkimi komorami, mamy je w bliskim sąsiedztwie trasy podziemnej. Mamy z nimi dużo kłopotu, bo to są jakby miejsca bardzo niebezpieczne w podziemiach, wymagające dużej ilości zabezpieczeń, ale chcemy to też pokazywać, bo to też jest ta jakby historia tego obiektu, że nie tylko ci górnicy Pradziejowi, ale ci też mieszkańcy Krzemionek sprzed 100 lat. No warto jeszcze wspomnieć przy tej okazji, że te wszystkie trudności były spowodowane tym, że w latach 20. i 30. był kryzys gospodarczy, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Te wszystkie badania odbywały się w warunkach stałych przemian organizacyjnych polskiej archeologii i służb konserwatorskich i rodzenia się. Najpierw było Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, które potem zostało zlikwidowane. Jego funkcję przejęło Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Stefan Krukowski tutaj prowadził badania w warunkach chronicznego niedoinwestowania. Niemalże na własną rękę. No i nawet właśnie pisał, że na Alasce w czasach Londona nie było na pewno gorzej niż w Krzemionkach. To też o czymś świadczy. No, tym większym osiągnięciem jest ta monografia, która się ukazała przed samą II wojną światową w roku 1939. No i to są właśnie główne postacie, które były związane ze stworzeniem rezerwatu. Oczywiście Stefan Krukowski i jego pierwsze badania. To jest rejon Szybów 1, 2, 3. Tak wyglądały Szyby 1, 2, 3 po takim prowizorycznym zabezpieczeniu przed wybuchem II wojny światowej. Tych zabezpieczeń niewiele zostało w czasie wojny z oczywistych względów. No a po wojnie takim jakby człowiekiem, który najbardziej przysłużył się do badań, ale też konserwacji obiektu był inżynier Tadeusz Żurowski, który prowadził pracę od lat 50. do połowy lat 60. Tak, i on napisał pierwszą popularną książkę o Krzemionkach, czyli Świt górnictwa, który ukazał się w latach 60. bodajże w nakładzie ponad 22 tysięcy egzemplarzy, a więc którą można polecić, bo ona jest tak napisana, że można ją właściwie, popularna książka, przeczytać w tej chwili bardzo szybko i dużo dowiedzieć się o Pradziejowym górnictwie, mimo że
Tadeusz Żurowski nie był archeologiem, tylko był inżynierem, architektem i konserwatorem zabytków. Ale jego metody badawcze były innowacyjne, można powiedzieć, na skalę światową, metody badawcze prawdziwego górnictwa i jakby przyczyniły się do rozwoju polskiej szkoły, można tak powiedzieć, badań prawdziwego górnictwa. W latach 70. jakby podpatrując dokonania Holendrów szczególnie, ale też Anglików, powstał pomysł, że Krzemionki, kopalnie w Krzemionkach zostaną udostępnione dla turystów. Koncepcja jakby mówiła o tym, że przetnie się pole górnicze na wskroś takim długim wykopem. Przy okazji będzie można zobaczyć, jak wygląda geologia, jak wygląda stratygrafia, jak się te kopalnie rozkładają i potem wykorzystać ten tunel, ten wykop do stworzenia trasy podziemnej, częściowo nadziemnej, częściowo podziemnej. Zostało to zrealizowane, ale troszkę w inny sposób. Teraz my w tym rejonie też zwiedzamy, natomiast głównie zwiedzamy na powierzchni. Natomiast jedna z kopalń, czy właściwie dwie z badanych wcześniej kopalń zostały włączone do trasy turystycznej i ta druga, kopalnia 6, czy kopalnia 7, 610 jest wejściem do współczesnej podziemnej trasy tunelowej, trasy turystycznej, podziemnej całkowicie. No tutaj mamy też historię. Z udostępniania, bo pierwsza trasa turystyczna została otwarta w 1985 roku, druga w 1990, a w latach 2003-2004 połączyliśmy obie te trasy podziemnym tunelem i w tej chwili jest to jakby odcinek do zwiedzania o długości prawie 500 metrów, który można spokojnie, bez wysiłku, bez narażania się na niedogodności przejść i zobaczyć sobie, jak wyglądało to prawdziwe górnictwo Krzemienia. Tak, bo ta trasa jest mniej więcej na jednym poziomie, nie tak jak inne trasy podziemne w Polsce, gdzie nie są duże różnice poziomów, tak. Trzeba wchodzić po schodach, tutaj nic takiego nie ma. Nie trzeba się czołgać, nie trzeba ubierać się w specjalne jakieś kombinezony, tak jak to było też w latach 50. i 60. w Krzemionkach, że po drabinie pierwsi turyści zwiedzali podziemia, schodzili do podziemi, czołgali się przy zabezpieczonych przez Żurowskiego wyrobiskach. Także o tak wygląda na przykład rejon pierwszej trasy. Tam, gdzie istnieją kopalnie filarowo-komorowe, czyli płytsze, trzeba dla turysty wykonać porządne zabezpieczenia, takie obudowy górnicze klasyczne, jakie znamy z innych tras podziemnych i kopalń. Natomiast jeżeli zwiedzamy te głębsze kopalnie, to tam górotwór jest na tyle stabilny, odporny, że tych zabezpieczeń tyle nie zobaczymy, po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby ich tam tyle umieszczać. Tu mamy właśnie takie widoczki z zejścia do podziemnej trasy. Teraz nam się dużo zmieniło. W tym roku, w zeszłym, mieliśmy duży remont. Przystosowaliśmy kopalnię do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. Jest winda, więc także na wózku inwalidzkim na przykład można sobie zjechać na dół i zobaczyć te wyrobiska sprzed paru tysięcy lat. Pewnie wszyscy z tego, co wiem, z Facebooka czekali bardzo na to, kiedy się ten remont zakończy. Mam pewną propozycję, bo ja tutaj jak zwykle pilnuję czasu i już nie zauważyliście, ale godzina nam minęła niczym z bicza strzelił, jest właśnie 13:20. Sugerowałbym, żebyśmy nie pokazywali całego, co można wszystkiego zobaczyć, żebyśmy zostawili coś widzom, żeby zobaczyli na własne oczy. Co wy na to?
Oczywiście, a możemy zakończyć takim, powiedzmy, taką współczesnością, taką Pewnie, problematyką, która teraz najbardziej nas interesuje z racji tego, że od 6 lipca 2019 roku mamy status dobra światowego dziedzictwa. I generalnie z tym jest związane to, że musimy ten status utrzymać. Dostać go było pewnie trudno, ale jeszcze trudniej jest go utrzymać. Są różnego rodzaju zagrożenia. Ja tutaj się przesunę do tych ostatnich slajdów, które mamy przygotowane. Tutaj. Idealnie, bo właśnie o to chciałem, żebyśmy jeszcze wspomnieli. Bardzo fajnie, to ja przeskoczę, postaram się tak szybciutko. Tu są zdjęcia z naszych badań. Oczywiście nie musimy o wszystkim w szczegółach opowiadać. Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w tej chwili. Tak wygląda trasa. W tej chwili dużo, dużo prac zabezpieczających prowadzimy. Właściwie co kilka lat są takie kampanie, gdzie duża część trasy podlega konserwacji. Tutaj widzimy, jak to wygląda, jak te prace postępują. No oczywiście na powierzchni również przygotowujemy, tak żeby było to udostępnione, a przy okazji, żeby turyści napływając swoją masą do krzemionek nie powodowali żadnej szkody w strukturze obiektu. Stąd też na przykład stworzenie takiej rekonstrukcji osady, która jest niedaleko kopalń, i tam też odbywają się różnego rodzaju pikniki archeologiczne. W 2012 roku otwarte zostało nowe muzeum. Tak ono wygląda, a parę dni temu, właściwie no może parę tygodni, otworzyliśmy w tym nowym muzeum nową stałą wystawę, która jest poświęcona czasom górników krzemionkowskich. Ona się tak poetycko nazywa Władcy Krzemienia. Czemu on Ale myślał, mam nadzieję. Byli swego rodzaju władcami krzemienia, posiadali te złoża, pilnowali ich, dystrybuowali, wydzielali tym, którym chcieli. Są takie dowody na to, że niektórzy nie mieli dostępu do złóż krzemienia pasiastego i w inwentarzach pewnych społeczności tego krzemienia nie znajdziemy, mimo że mieszkali oni całkiem blisko. Tak wygląda teraz nasza wystawa, zapraszamy oczywiście. I to jest właśnie ten element, który chcemy pokazać na samym końcu, czyli mamy wpis pradziejowego regionu, pradziejowego górnictwa krzemienia nad Kamienną, dobro światowego dziedzictwa, które się składa z kilku części, nie tylko Krzemionki, ale i dwie inne kopalnie, Borownia i Korycizna oraz osada górników na wzgórzu Gawroniec w Ćmielowie. I to wszystko tworzy taki jakby kompleks, który wymaga specjalnego podejścia, dlatego że zazwyczaj dobra UNESCO są pojedynczymi obiektami, które można w gestii zazwyczaj jednego podmiotu. Łatwo jest prowadzić ochronę takiego miejsca. W przypadku Krzemionek mamy do czynienia z trzema gminami, z dużą ilością właścicieli i trzeba było stworzyć system jakiś taki, który spowoduje, że będziemy mogli to miejsce skutecznie chronić. Tutaj mamy na przykład mapkę z najciekawszymi obiektami, głównie obiektami górniczymi. Mówiliśmy, że tych kopalń jest więcej, oprócz Krzemionek jest ich w tej chwili odkrytych na naszym terenie 14 nad Dolną Kamienną. A tak wygląda dobro światowego dziedzictwa, czyli widzimy, gdzie są Krzemionki położone. To są odległości kilku kilometrów jedno od drugiego, czyli różne gminy. I tym pomysłem na stworzenie takiej kompleksowej ochrony było utworzenie parku kulturowego, który chcemy powołać. Właściwie nie my, ale samorządy, bo samorządy są jedynymi władnymi do powołania parku kulturowego, takiego parku, który będzie wprowadzał prawo miejscowe, które zapewni nam
zabezpieczenie przed na przykład zakusami górników współczesnych, ponieważ tutaj mamy cały czas te złoża wapienia, które są potencjalnie ważnym surowcem, chętnie eksploatowanym. Mamy tak jakby chęć zabudowywania całego obszaru wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi. Mamy chęć prowadzenia różnego drobniejszego przemysłu. Takie pomysły się pojawiają. A to jest obszar, gdzie zachowany jest krajobraz w stanie praktycznie nieskażony. Te pradziejowe kopalnie to jest tak jakby zalążek tego krajobrazu kulturowego, ale potem mamy różnego rodzaju nawarstwienia kolejne, czy mamy grobowce, czy mamy ślady osad, pracowni krzemieniarskich, traktów komunikacyjnych. Mamy późniejsze osadnictwo już średniowieczne na przykład, czy jeszcze wcześniej z okresu wpływów rzymskich z miejscami wytoku żelaza i tak dalej, do współczesnych osiedli, miasta Ćmielów, niewielkich miejscowości, które w tym krajobrazie przełomowym Doliny Kamiennej, bo mamy też do czynienia z miejscem, gdzie kamienna przecina struktury jurajskie, piękne skały takie jak na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i tak dalej, to są właśnie rzeczy, które tworzą razem ten krajobraz taki wyjątkowy i szkoda by było, gdyby został on poddany działalności przemysłu, a skutkiem ubocznym byłaby też utrata statusu dobra światowego dziedzictwa. Tak jest, bo przypomnę widzom, którzy nas wciąż oglądają, że taki status można utracić, co niestety zdarzyło się ostatnio Liverpoolowi. Tak, nie wiem, czy mieszkańcy byli z tego powodu zadowoleni, bo mogli zacząć budować się normalnie, ale myślę, że większość była raczej zasmucona. No to są jakby starcie różnego rodzaju firm, tak, które z jednej strony dążą do rozwoju, ale takiego nieograniczonego, takiego, które destrukcyjnego, a z drugiej strony no, są tacy, którzy chcieliby, żeby troszkę tradycji, tych zabytków zachować. I tak samo było w Liverpoolu. No, stało się jak się stało, no, to już jest jakby problem Anglików. Tutaj właśnie mamy ten pomysł stworzenia parku kulturowego. On jest w tej chwili w trakcie jakby jesteśmy w trakcie rozmów, staramy się określić granice, jak on ma przebieg. To jest obszar opracowania, oczywiście park będzie troszkę mniejszy. A tu jeszcze pokażę na sam koniec takie zdjęcie, jakie są możliwości, bo mamy krzemionki, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa, a te owalne obiekty wokół nich to są miejsca, gdzie może być potencjalnie prowadzona działalność górnicza. Tam są udokumentowane złoża wapienia i w przypadku tego największego obszaru na południowy wschód od Krzemionek jest aktualnie prowadzona jakby postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w gminie Ćmielów. Tam może być no, decyzja wydana przez gminę zaważy o tym, czy my będziemy dalej mieli ten status i czy kopalnie w Krzemionkach w ogóle będą chronione, dlatego że powstanie obiektu, który ma prawie kilometr średnicy, prawie 40 metrów głębokości w bezpośrednim sąsiedztwie pola górniczego, na pewno nie będzie bez wpływu na zabytek. Na pewno. No, trzymamy kciuki. Zarówno będę trzymał ja kciuki, żeby się wam wszystkie plany udały. Mam też nadzieję, że będą trzymać kciuki widzowie. Tutaj w komentarzach rozgorzała dyskusja i oceniają zasadniczo sobie, jak nowa wystawa. Na razie same komentarze są pozytywne. Pan Bartosz zapewnia, że was wkrótce odwiedzi, gdy tylko znajdzie chwilę okazji. Parę pytań się pojawiło. Jedno właśnie od pana Bartka, czy
To prawda, że eksponaty skrzymionek znaleziono aż na terenach obecnej Italii. Mapy widzieliśmy i tam Italii nie było, z tego co zauważyłem. Nie wiem, na ile coś takiego słyszeliście. No nie, tam na terenach Włoch, Italii, w Neolicie zupełnie inne wyroby były popularne, mianowicie siekierki z kolei wyrabiane z zieleńca, z jadeitu, wydobywanego z takich wychodni, nie drogą górnictwa głębinowego, na terenie zachodnich Alp, także to jest zupełnie inna strefa. Mhm. Ale zdarzają się również w Wielkiej Brytanii w kolekcjach muzealnych zabytki strzemienia pasiastego. Kiedyś się zastanawialiśmy nad tym właśnie i doszliśmy do wniosku, że no, prawdopodobnie one pochodzą z czasów, kiedy jeszcze złoża krzemienia nie były rozpoznane, stanowiska wydobywcze również, a kolekcjonerzy XIX-wieczni wymieniali się zabytkami, pozyskiwali, przyjeżdżali do Polski również, czy też tutaj gdzieś do Europy Środkowej, takie siekierki pozyskiwali i one lądowały potem w muzeach dosyć daleko, ale te zabytki nie mają potwierdzonej proweniencji z wykopalisk. Po prostu są to kolekcjonerskie okazy, które kiedyś ktoś prawdopodobnie przetransportował tak daleko, ale to już było w czasach nam zupełnie bliskich. Jasne. Jeszcze widziałem, że parę razy było powtórzone pytanie, jakie przedmioty jeszcze słynne oprócz siekierek, czy coś jeszcze takiego było rozpowszechnione, czy produkowano z tego krzemienia poza narzędziami samymi? Jeszcze dłuta i same narzędzia wykonywane w kopalniach, używane w kopalniach. Wspomnieliśmy o jakimś tam marginesowym zjawisku wytwarzania grocików, strzałów w czasach kultury pucharów dzwonowatych. Nie mierzono. Tak. Natomiast jest ciekawa rzecz, bo też była taka hipoteza, że krzemień pasiasty jest krzemieniem gorszej jakości do obróbki. No i pewnych aspektach rzeczywiście jest on trudniej obrabialny niż krzemień świeciechowski czy też krzemień czekoladowy. Natomiast i z tego było wnioskowane, że nie można było uzyskiwać różnych narzędzi typu na przykład wiórowego, że trudno było prowadzić taką produkcję, no wióry może dla niezorientowanego jakby słuchacza, to jest taki kawałek krzemienia, który ma dużą długość, a jest wąski. Takie kawałeczki odłupywane od większej bryły, które mają postać takich pasków jakby, o czegoś takiego, takich pasków krzemienia. To są wióry i zazwyczaj się rzeczywiście wykonuje się je z innych surowców niż pasiasty, ale mamy na krzemionkach również dowód na to, że i produkcja wiórowa też była stosowana, czyli jakby górnicy czy krzemieniarze tutaj pracujący w tamtych czasach testowali ten krzemień i próbowali go wykorzystywać do różnych innych celów niż te, które podstawowe, czyli do produkcji siekier, tak jak w większości przypadków. Super. W tym miejscu chciałbym przypomnieć wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli, że jakiś czas temu premierę miał wasz materiał Krzemienne Dziedzictwo, film trwający około 22 minut. I polecam wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli, zobaczyć. Gdzieś tam link zaraz wrzucę w komentarzach, na YouTubie, gdzieś tam też w opisie. Bardzo ładny jest. Nie wiem, chyba cały, jeśli dobrze kojarzę, bo to już jakiś czas temu było. I świetna robota, powiem naprawdę. Widziałem też, że widzowie zresztą go wspominali, że jest obowiązkowy, jeśli ktoś się wybiera, żeby zobaczyć na żywo stanowisko. Mam nadzieję, że w przyszłości równie mocno będą wspominać nasze dzisiejsze spotkanie, że również jest obowiązkowe, choć pewnie wtedy cała robota przewodnikom będzie zabierana i niektórzy będą w internecie mówili co innego. Bardzo dziękuję profilowi Krzemionki właśnie za podlinkowanie tego w komentarzach za mnie. Bardzo miło z waszej strony. Jeszcze tylko dorzucę na sam koniec pani Anna Barga, więc łatka tutaj parę bardzo interesujących komentarzy właśnie o powstawaniu krzemienia pasiastego, o tym jak roślinność, właśnie sukcesja roślinności przebiega.
ale zadała pytanie. Kopalni krzemienia w, strzelam, że to się mówi szpinec, w Belgii występuje problem gazu radonu. Obecność radonu i jego koncentracja jest systematycznie monitorowana. Czy coś takiego w krzemionkach? Ale jakieś takie zagrożenie istnieje? No, my mieliśmy też z tego czasu prowadzony monitoring radonu i nie okazało się to u nas aż takim dużym problemem. Generalnie w pustych przestrzeniach drążonych w wapieniu taki problem czasami się pojawia, ale nie jest to problem tak groźny, żeby miał na przykład mieć wpływ na zdrowie na przykład przewodników, którzy pracują u nas po kilka godzin dziennie w podziemiach. Te stężenia były różne, ale to one właściwie symboliczne i nie zagrażały w jakiś sposób funkcjonowaniu u nas pracy w tym momencie. Super. Kolega Hubert Lepionka z Muzeum, z działu archeologii Muzeum Podlaskiego jeszcze się chwali, że u nich w zbiorach też jest taka fajna właśnie siekierka z bardzo ciekawą historią. Link gdzieś tam wrzucał w trakcie, więc kto jest zainteresowany. No to przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że tutaj we wczesnych badaniach archeologicznych w Przemionkach zasłużył się Zygmunt Schmidt, zmarły niestety młody archeolog pochodzący z Podlasia, z Rokiczyna. O, no świat archeologii jest bardzo mały. Bardzo koneksje wyprowadzać wielokrotnie, które mogą zaskakiwać. Panowie, bardzo, bardzo mi miło, że przyjęliście. Widziałem, że widzom się bardzo podobało. Niektórzy dołączyli trochę później, niektórzy byli od samego początku. Teraz czas na pożegnanie tradycyjne. Macie ekran dla siebie, wszystkie linki najważniejsze są zasadniczo umieszczone. Panie doktorze, zacznijmy od pana. Co tam, pozdrowienia, pożegnania, plany na przyszłość, wszystko jak na Oscarach. Dziękujemy za możliwość przedstawienia obiektu, którym się opiekujemy na w trakcie tej audycji. Jeżeli chodzi o dalsze plany, no to zamierzamy nadal sprawować tutaj opiekę archeologiczną i konserwatorską i doskonalić popularyzację na miejscu, jak i poza nim. To właściwie tyle rzeczy, które chciałem powiedzieć. I drugi kolega teraz. No plany są takie, żeby przede wszystkim utrzymać status dobra światowego dziedzictwa. To oczywiście nie jest tylko nasz problem, bo my jesteśmy jakby takimi kustoszami tego miejsca, natomiast jest to problem społeczności przynajmniej lokalnej, jeśli nie państwa strony tak zwanego, czyli Polski, która zgłaszała dobro na listę światowego dziedzictwa. Musimy wszyscy razem zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby obiekt nie ulegał żadnej destrukcji i był chroniony na tyle, żeby ten status dalej był utrzymany. Tak, no chcielibyśmy też pewnie jakieś badania prowadzić dalej w Przemionkach. W tym roku mamy dotację ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, która nam umożliwi zrobienie badań geofizycznych w południowo-wschodnim ramieniu pola eksploatacyjnego. Tamte badania były prowadzone w sposób szczątkowy, tak naprawdę w większości to były badania powierzchniowe, i nie mamy zbyt dużej wiedzy na temat tego, jakie kopalnie tam są, jak one się daleko ciągną, jak na przykład występują pracownie krzemieniarskie związane z tymi kopalniami. Chcielibyśmy w tym roku na jesieni przeprowadzić te badania, a to tak na bliższy czas, natomiast na dalszy, no wiadomo, że każdy archeolog, który pracuje w Przemionkach, chciałby jak najwięcej rozpoznać tych podziemi, chciałby być może znaleźć to cmentarzysko górników, o którym mówiliśmy. To też będzie jakby związane z badaniami na Wyżynie Sandomierskiej. Być może wrócimy do tych badań, bo był taki czas, że przez kilka lat badaliśmy osady kultury antropulistyk w Krzczanowicach, ale jest wiele pięknych stanowisk, które są związane z Krzemionkami, a nigdy nie były badane w sąsiedztwie Krzemionek, więc jakby pracy jest
pracy jest bardzo dużo, byleby tylko sił starczyło. Trzymamy kciuki, jak powiedziałem, trzymamy kciuki. My w archeologii żywej, na ile tylko możemy, będziemy Wam pomagać i promować, bo też nam jak najbardziej zależy na tym, żeby przynajmniej jedno stanowisko z epoki kamienia w Polsce miało status właśnie było na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Parę słów ode mnie jeszcze na zakończenie. Jak zwykle zachęcam do prenumerowania archeologii żywej. Tak prezentuje się piękny numer aktualny, gdzie, tak jak wspomniałem, możecie między innymi znaleźć artykuł doktora Szymona Modzelewskiego, bardzo interesujący, o zagadkowym pochodzeniu Etrusków. Czy udało się ustalić, skąd pochodzili Etruskowie? Dowiecie się po lekturze oczywiście. To jeszcze w przyszłym tygodniu widzimy się już tradycyjnie po południu o godzinie 18. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będzie etnograficznie o wierzeniach i przesądach. Będzie reprezentacja z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Będzie interesująco. 7 lat nieszczęścia po zbiciu lustra, czarne koty przebiegające przez drogi i tak dalej. Troszkę odmienny temat, ale mam nadzieję, że będzie równie interesująco. Tutaj widzę pewne propozycje kolejnych tematów. Jeszcze dopytują się mnie o zaległy film z szubienicami. To wszystko zrzucam na osoby, które wówczas były, że tutaj mają bardzo zajęty harmonogram i gdy tylko się w końcu zakończą wszystkie wykopaliska, które prowadzą, bo było ich sporo, to na pewno ten materiał zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube, który oczywiście zachęcam do subskrybowania, jeśli oglądacie nas tam, a jeśli oglądacie nas na Facebooku i Wam się podobało, no to nie zapomnijcie obserwować zarówno profil Archeologii Żywej, jak i profil Krzemionek właśnie, który się tutaj udzielał też w komentarzach, więc bez problemu możecie do niego dotrzeć. Drodzy widzowie, bardzo dziękuję, że nas oglądaliście. Drodzy goście, bardzo dziękuję, że byliście z nami. Śmiałem się, że jedna prezentacja to się nam tak nie przedłuży, nie? Jednak co pasjonaci, to pasjonaci i ich nie da się utrzymać w ryzach czasowych, ale na YouTubie będą bardzo zadowoleni. Ostatnio jak im wrzuciłem właśnie o 101. Stoczni Gdańskiej, filmik trwający godzina 45. Najbardziej mi się podobał komentarz: czujecie to, czujecie? Czuję pasjonatów. Więc tym pozytywnym akcentem zasadniczo się żegnamy i teraz machamy do wszystkich. Drodzy widzowie, trzymajcie się zdrowi. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.